Ajajaj, Radio Conchita, to Café Mevro Conchita, Barbie Baby Langstrom Extra. Czyli okazały się, że kłamstwa. Same kłamstwa. Uciec przed reumatyzmem. Nawet 30% chorych na reumatoidalne zapalenie stawów nie jest skutecznie leczonych. Powodem jest zbyt późna wizyta u lekarza i zwłoka w podjęciu terapii. Wbrew powszechnym stereotypom, choroba diagnozowana jest w coraz młodszym wieku. W naszym dzienniku obszerny materiał o przyczynach, objawach i leczeniu tej podstępnej choroby. Powtórka z protestów. Lekarze rezydenci nie chcą już pracować ponad siły. Zapowiadają wypowiedzenie klauzuli opt-out. Pod koniec sierpnia może nastąpić fala wypowiedzeń mających zmusić rząd do większych nakładów na służbę zdrowia. Bohaterowie spod Krojant. O rekonstrukcji jednej z pierwszych kawaleryjskich bitew września 1939 roku, mitach, jakie narosły wokół niej i czarnej propagandzie komunizmu, mówi w naszym dzienniku Jerzy Hanisz z Polskiego Klubu Kawaleryjskiego. Pod lupą prokuratury. Poznańska prokuratura sprawdza, czy doszło do przestępstwa nawoływania do popełnienia zbrodni. Chodzi o imprezę w jednym z poznańskich klubów, w trakcie której lalce ze zdjęciem księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego poderżnięto gardło. Na jakim etapie jest śledztwo? No bo to jest podżeganie po prostu, tak czy siak. Wiesz, ja rozumiem, że ktoś może nie lubić tego Jędraszewskiego, ja też za nim nie przepadam, no ale takie rzeczy, złośliwości, wiesz, a że ta gruba, że ta chuda, ta krzywa, ta garbata, ta taka. No to po co to gadać o tej Pawłowicz, tak się z nią powiedziała Pawłowicz, że ona nie będzie już w polityce, chce intymności troszeczkę dla siebie. Drodzy Państwo, zanim rozpoczną się już rozmowy niedokończone, szczególne we wtorki, dla małżonków i rodziców pragniemy teraz podziękować wszystkim, którzy bez niosą pomoc, bezinteresowną, tak chcemy to powiedzieć, tym wszystkim, którzy pamiętają o Radiu Maria, Telewizji Trwam. Dziękujemy Wam za Wasze tutaj dobre słowo, dar modlitwy i dary serca. No, tak. Te dary serca połączone z modlitwą dają takie właśnie piękne owoce. A do naszych ofiarodawców należą z miejscowości Pyzdry, między innymi Pan Zenon, Mateusz, Elżbieta, Gośka, Lewicz. Z parafii Pyzdry również pan Łukasz Pietrowicz, z Pyzówki pani Maria Cholewa, z Raby Wyżnej Stefania Stanisław Bendrala, Helena Siedlecka, Alina Szewczyk. Także rozmowy niedokończone, troszeczkę porozmawiamy, troszeczkę podyskutujemy, proszę państwa, o tym i o tamtym. Joanna Paszula, z Raciąża koło Sierpca, pan Tadeusz Kielski, Lenta Mirosław Rybka, z Raciborowic Górnych, pani Aniela Chmielowska, z Raciborza Wanda Tadeusz, Joanna Baglińscy, Czesława Dzięba, Jadwiga Krzysztof Grzywacz, pani Maria Hemlich, Grzegorz Himnarowicz, pan Edward Jaworowicz, tak. pani Krystyna Ryszard Konia, Radio Conchita, Urszula Regina Krechowiecka, pani Teresa Kubiak, z Raciborza Krystyna Morajda, Janina Mrożek, pan Leon. Jesteśmy w internecie wszędzie, w kanale El Mercedes, youtube.com, Wiesiolandia plus youtube.com, Wiercielka, youtube.com, Wiercielka plus youtube.com, Witeklandia plus youtube.com, wszędzie.